No hej, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Zobacz, tu są trzy karty. To jest bardzo krótka odpowiedź na Twoje pytanie. Zadaj sobie pytanie, które będzie wymagało odpowiedzi tak lub nie. Pamiętaj, że tutaj jest jedna nie. Nie wszystkie są tak, żebyś nie miał później do mnie pretensji, jak wybierzesz. Tu są dwie odpowiedzi tak, jest jedna nie. Zadaj najprostsze pytanie, jakie chcesz zadać dla kart anielskich. I zobaczymy co karty ci odpowiedzą. Spójrz, którą kartę chcesz. To są wasze odpowiedzi. Pierwsza karta to jest tak? Druga karta to jest nie? A trzecia karta to jest silna tak. I teraz kochani w tym momencie osoby, które wczoraj w moim horoskopie dały czasówkę, niech słuchają, bo teraz dla nich wyjmę modlitwę od archanioła ja oczywiście podziękuję każdej z osobna. Czekajcie. Moje pierwsze podziękowania idą do Magdaleny Kozak. Jako pierwsza dała wczoraj czasówkę do mojego horoskopu, którą bardzo prosiłam. Dziękuję, Madziu, kochana. I teraz wyciągnę dla Ciebie jedną kartę, którą sobie zapisz, bo to będzie bardzo ważne, specjalnie dla Ciebie, Madziu. Idź naprzód i nie lękaj się. Moja modlitwa. Dziękuję Ci za to, że dotrzymujesz mi kroku, trzymasz mnie za rękę, dajesz pewność siebie i odwagę, a także prowadzisz moje myśli i działanie w kierunku miłości i osiągnięcia prawdziwego celu w życiu. Dziękuję, kochana Madziu. Następna osoba. To jest Aniołek 01. His. To Big również dziękuję za czasówkę do wczorajszego horoskopu i tu dla Ciebie wyciągnę za chwilę modlitwę. Dziękuję serdecznie, aniołku. Nowy początek i świeży start. Twoja modlitwa. Dziękuję ci dostarczenie nowych możliwości i ofiarowanie wsparcia oraz zapomóc w uwolnieniu i uzdrowieniu przyszłości. Obdasz mnie zaufaniem, kiedy doświadczam życiowych zmian. To jest Twoja modlitwa. Dziękuję Ci, kochana. Jeszcze trzecia osoba. Trzecia osoba, która na moją ogromną prośbę dała czasówkę do horoskopu, jest Hadasa. Hadasa przez dwa sy. Dziękuję, kochana. I dla Ciebie też wyciągnę modlitwę. Hadasa, dziękuję serdecznie. To będzie to. Niewinność. Twoja modlitwa, dobry Boże, łowie. dziękuję Wam za pomoc w dostrzeżeniu tego, iż wszystkie Wasze cechy czystej miłości i światło są odzwierciedlone we mnie i innych. Pomóżcie mi przyjąć otrzymaną od Boga niewinność, abym mógł być spokojny. Dziękuję, kochani. Trzymajcie się, miejcie cudowny czas, a dla osób, które dały czasówkę, żebyśmy mogli korzystać z horoskopu, dziękujemy wszyscy. Pa pa!